Dobra, chyba lecimy. Jak tam stoimy z wyposażeniem? Nie mam pojęcia. Mamy coś takiego. Świetnie. Tak, cudownie. Czy mamy jakieś... Na pewno żadnych fatałaszków nie zdobyliśmy nowych. Dużo tutaj pierdółek. Dobra, nie mamy jakichś tam konkretnych konkretów. Myślę, że możemy lecieć. Czy mamy coś zrobić w którymś Stargazerze? Wydaje mi się, że nie, że chyba wszystko. Nigdzie nie widzę żadnych tych. Dobra, świetnie. No to w takim razie posąg czy sala? Jeden ciul, one chyba są obok siebie, szczerze mówiąc. Trzeba było pisać. No wiem, ale powiem ci tak szczerze, że... Zbierać monety z drzewa. Tak, to jest drzewo dukatowe i się zbiera z niego dukaty. No cóż. Kolejny po prostu przejebany tydzień był teraz u mnie w pracy i następny też taki będzie, więc no. Więc no. A ona tak stoi biedna w tym deszczu, nie wiem po co. A, bo tutaj dach jest rozbity chyba. Ta, szyb nie ma. Chodźmy stąd. Gdzie ja powinienem iść zatem? Za tą... A, wiem już, dobra. Ale czekajcie, tu powinienem mieć w takim razie wrogów do ziugnięcia. Chciałbym zobaczyć, czy wiecie, w walce to wszystko jest ok. Wygląda, kurwa, całkiem zajebiście, mam wrażenie. Au, shit. Nie jestem w stanie tak szybko się przemieszczać, jak on do mnie przeładowuje te kolejne serie, cholera. Już się powinienem bronić, ale... A, skup się na nim. Dobra, dziękuję. Dobra, myślę, że... Myślę, że wszystko wygląda ładniej i jest ultra płynne, więc możemy grać na ultra ustawieniach graficznych z wyborem najwyższych, kurwa, dostępnych tych opcji, więc no jestem happy, jakby nice. Też nie mam pojęcia, ile tu jest klatek. Wydaje mi się, że nie ma 60. Aczkolwiek czasem też pomaga, wiecie co? Skapowanie klatkarzu do 60. O dziwo. Dajmy sobie tutaj automatycznie po prostu. O, tak, teraz mam też. Teraz czuję te 60 klatek. Dobra, jest nice. Jakby 60 to jest. Dla mnie to jest limit. Po co więcej? Dobra, idziemy dalej. Czy komp się smaży? Szyba jest zimna. Procesor nowy, RAM nowy, płyta główna nowa, karta graficzna nowa. Wymieniłem nawet płyn chłodzący w blokopompce. Komputer jest zimniutki. A, i uwaga, największa zaleta 4060 jest to, że ma kurewsko niski pobór mocy, więc to jest oszczędność, taka długofalowa oszczędność po prostu na prądzie. Jest po prostu bardziej ekonomiczna ta karta. To też była rzecz, która mnie przekonała, bo słusznie Rajsza zauważyła i mi napisała o tym, że hej, jak będziesz wybierał kartę pamięci, pamiętaj o tym, żeby nie przesadzić z poborem mocy, bo będziesz musiał kupić nowy zasilacz. No i potem stwierdziłem, kurwa, bo ja faktycznie mam mały zasilacz, ja mam tutaj 650 watów tylko, ten zasilacz. Co prawda są takie kalkulatory na necie, które mówią ile czego i tak dalej. No i się okazało, że jak sobie wpisałem komponenty, które mam aktualnie, miałem aktualnie tydzień temu, jak jeszcze wybierałem kartę i wpisałem sobie wszystkie komponenty, to wychodziło mi, że muszę mieć zasilacz między 600 a 700 watów, czyli było na styk. To znaczy, że musiałem dobrać kartę o tym samym poborze mocy co 1080 Ti, albo mniejszym, ale na pewno nie większym. No a 4060 ma dwa razy mniejszy pobór mocy, więc nice. Dobra, odpalamy. O, Venini. Forget it.
Forsaken Island. A place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? Nie wiem, tramwajem? What about? I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way. A dangerous but marvelous mode of transportation. But it won't work without a golden ergo. My research, well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So, I can't make this decision for you. It's up to you. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. It's just not worth getting our hopes up, compagno. Okej, czyli ta kolejka mnie nie zabierze na wyspę alchemików, tylko mnie zabierze po prostu na te całe bagna. Więc wsiadamy. Lace oven baked z makiem i papryką są z makiem i papryką, całkiem ciekawe. Szczerze mówiąc, spróbowałbym. No i pojechał. Tak, to zazwyczaj, papry, to jest tak, że twój zapominasz o tym, że byłeś głodny trochę, potem o tym zapomniałeś i nagle twój organizm ma takie ha, 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 hola, hola. Czyś byś o czym zapomniał? No to kurwa, masz tu ból, nie z tej ziemi. Okej, dobra. Jesteśmy na bagnie. I tutaj też ten pieseł poszedł, ten gościu z głową psa. Jeżeli są tutaj faktycznie te całe jakieś tam potwory, to możemy faktycznie spróbować wziąć sobie tą włócznię. Bo jak rozumiem, to właśnie tutaj możemy spotkać te całe znowu zmutowane postacie. I mamy poszukać złotego ergo. Całkiem ciekawe. Czy jakiś taki dojebany przeciwnik na końcu będzie i będzie miał złote ergo. Przewodnik Weniniego po atrakcjach Kratu, tom 4. Atrakcja miesiąca, bagno bez nadziei. To jest dopiero atrakcyjne, nie? Przyjeżdża ktoś do ciebie do miasta i mówi: ej mordo, jakie masz tu fajne miejsca do zwiedzenia? Nie wiem, pójdziemy na rynek, albo odwiedzimy kopalnię soli. Nie, pójdziemy na bagno bez nadziei. Przygotuj się na depresję. Pierwszy jesz paprykę, a potem zostaje smak maku. Kurwa, ty, muszę je znaleźć i spróbować w takim razie. Przyznam się do czegoś, tobie też. Nie jadłem krakowskiego obwarzanka, od kiedy jestem w Krakowie i zjadłem pierwszego dopiero ostatnio. Pierwszy od 7 lat był przepyszny i tylko 3 złote. Naprawdę? Nigdy nie jadłaś ten? O wiem, my rzadko na rynek chodzimy. Tak, musimy więcej ten... Na przykład wybierać się na rynek, na przykład w weekend z Andrzejem se pochodzi, po prostu tak po prostu pochodzić. Ja wolę z makiem, ale z sezamem też są dobre. Tylko nie jest kurwa nigdy z solą, one są paskudne. Są jeszcze z serem na przykład. Kiedyś nie było, a teraz już są. Dobra, w bieżącym wydaniu przewodnika Weniniego chcielibyśmy przedstawić wyjątkowe miejsce inne od dotychczas opisanych atrakcji. Nie mamy tu na myśli wyjątkowości w pozytywnym znaczeniu. Może, aha, to dlatego. Może ono, rzecz jasna, przypaść do gustu osobom o specyficznych upodobaniach, zaś poszukiwacze przykład łaknący wszelkiej wiedzy o kracie powinni rozpoznać także jego cienie. W takim ujęciu bagno bez nadziei może posłużyć za znakomity przykład owych cieni kratu. Bagno bez nadziei to miejsce, gdzie wyrzucane są zużyte marionetki, ponieważ składa się z mokradeł i wąwozów, nie uwzględniono go w planach rozwoju miasta. Niegdyś funkcjonowała tam przez pewien czas kopalnia węgla, wkrótce jednak popadła w zapomnienie po odkryciu erga. Później kilka przedsiębiorczych fabryk mających problem ze zużytymi marionetkami zaczęło wyrzucać je tutaj, stopniowo zmieniając bagno w to, czym jest obecnie, miejscem pełnym starych kukiełek i odmienionych zwierząt. Jest niczym innym jak grobowcem dla kratu. Na szczęście miasto ogłosiło, że przy okazji wystawy zmieni bagno bez nadziei w park, więc rysuje się dla niego jakaś nadzieja. To żywy grobowiec z piekła rodem. Może warto zobaczyć takie miejsce, nim cokolwiek znacznie się zmieniać. Dobre czy złe, zawsze to jakieś wrażenia. Ocena 2,5/5. Atrakcje dla tych, którzy pragną zobaczyć cienie kratu. Wysokie obuwie to konieczność. Reporter Medero. Przewodnik został wydany przy wsparciu kompanii Weniniego, przyjaciela miasta. Dobra, no faktycznie jak tutaj żeśmy
weszli, to miałem mówić, że wysypisko śmieci. Jakby tak, to są, no to są skały, ale tam, tam, to są zwały po prostu śmieci. Ta wieża wygląda fajnie. Chodźmy. Dawno nie widziałem Krakowa, z drugiej strony w Krakowie jest smog i nigdy nie... Nie no, smog w Krakowie jest tylko zimą, nie? Teraz się zaczyna, zacznie smog za niedługo. Okej, okay, Stargazer. A tak, to przez większość roku nie ma. Dobra, chodźmy. This place is... Okay, there's no easy way to say this, but... It's a public graveyard. No, wysypisko śmieci raczej po prostu. Oh, shit. Kurde, chciałbym uciec i zmienić broń. O, właśnie na to. A mnie goni cały czas. Mam cię. A cię ziugnę od tylca teraz tym, jak się uda. Proszę bardzo, na tyle szybko robię trzy ataki, że go cały czas niweluje jego atak. Oj. Dobra. Fak, przegrzanie weszło i to konkretnie. Dobra. Wzięty. Ja zawsze obwarzanki kojarzyłem jako takie suche, były nic szczególnego, a ten był taki miękki w środku i lekko chrupiący. No tak, tak, właśnie obwarzanek ma być taki bardzo mięciutki. Jak jest taki, taki kurde... A, szlak! Czemu zmieniłeś? Nie! Co za gnojek! Widzieliście to, jakby miałem wybranego tego psa. Właśnie to kurwa śledzenie postaci jest takie z dupy. Miałem wybranego tego psa i jak podszedłem do jebanego pojemnika z czymś łatwopalnym, to wzięło i wybuchnęło mi w mordę. Cudownie. Czy ja tam zebrałem tamto ergo, które już tam było? Nie jestem pewien. Właściwie obwarzanki powinny być takie mięciutkie, a jak nie są, to albo są po prostu już stare. No bo wiadomo, jak leżą cały dzień w tym kurwa koszołu, to najlepsze są po prostu takie świeżutkie z rana, nie? Bo one się wypiekają się tam gdzieś kurwa o 5 rano czy coś. W ogóle bycie piekarzem to jest przejebana sprawa, nie? Jakby musisz wstać, kurwa, dosłownie w środku nocy, zapierdalasz do piekarni, pieczesz te wszystkie bułki, chleby i tak dalej i w sumie potem tak, aha, to mogę iść do domu, nie? Wszystko musisz upiec, kurwa, rano, no bo nie da się... Serio! Znowu zrobił to samo, nie? Kurwa, nie do wiary. Zmienił znowu kierunek ataku na... O chuj, zaraz mnie rozjebem. Przestań się kręcić tak! Zostaw to. Jezus... Jezusie Nazarejski, kurwa, nienawidzę tego jebanego lokowania się na przeciwnikach, a robię to, bo... No bo tak te gry są konstruowane, ale to jest głupie. Nie będę tego robił. Zawiodło mnie właśnie dwukrotnie w jednym miejscu. Dobra, zobaczmy sobie tu. Ja myślałem, że faktycznie te jakieś mutanty nam tu powyskakują, póki co na razie tylko roboty. Przewodnik izolujący Belfort Superior. Okej. Okay. Aha, to ma w związku pracowni, a to jest to. Zwiększy nam się... Aha, to jest po prostu zupgrade'owana, bo to jest standardowy, a tu jest przetwornik. Po prostu nam się wszystko zwiększy, natomiast obawiam się, że... Będziemy przeciążeni. Ale się zostawimy tak. Ale dobrze mieć rzeczy. O, mnie obwarzanki kojarzą się z deszczem, bo zawsze jadłem je, jak byłem z mamą na targu w Krzeszowicach. Zawsze były świeże i chrupiące. Nie wiem, gdzie w tej opowieści twojej jest deszcz. Może, nie wiem, może po prostu płakałeś zawsze.
jak musieli z mamą jechać na targowisko, ale... No ale okej, niech będzie, że kojarzą ci się z deszczem. O, żeż chuj do dupy. O, te... wafle. Tam se kurwa siedli. Co ja mam wam teraz zrobić? O, świetnie, jeszcze to. Odsuń się! Czekaj! Tu następny... O Jezu, znowu i skażenie i wszystko. Czy ten pies co jaja robi? Tamten jest, widzę, następny to samo. Weźmie i buchnie zaraz. Dobra, czekajcie, wyjdźmy tutaj. O mój Boziu. Co byśmy tu chcieli? Oczyszczenia odporności. To jest na skażenie, to jest na skażenie. Świetnie. Weźmy sobie jeszcze tą. I weźmy sobie... W sumie nic tu takiego nie ma. Możemy wziąć to. A zawsze jak jechaliście, to była mgła i padał deszcz. Kurwa, przejebana pan pogoda u was. Dobra, pozyskane. Tam już rozumiem, nie wejdziemy. Świetnie. Wyjdźmy z tej brudnej wody. Idziemy dalej. Kot ma własny pokój u ciebie. No widzisz. Okej, coś leci. Nie mówcie mi, że znowu jakiś kurwa klaun tu przyjdzie do mnie. Nie wierzę w to, co widzę. Kurwa klaun. Ja pierdolę. Ale będzie tak samo działo jak tamten? Owszem, tak. Jasna pinda. Nie do wiary, że jest drugi. Myślałem, że to taki jednorazowy gnojek. Ja przynajmniej tych możemy ubić, bo mnie wkurzają. Znaczy za chwilę... O, żeż te się, kurwa, wzbronili tutaj ładnie. No i tak właśnie myślałem, że... Padnę, a nie mo... Nie wierzę, nie wierzę. Halo, skąd tu się wziąłem? Nie wiem, mordo. Gdzieś zawędrowałeś w ten, Filipie, w odmęty internetu. Tak jest. A że z rajda przyszedłeś, nawet nie wiedziałeś, że byłeś na rajdzie. Że zapomniałeś, że oglądasz Twitcha. Aj, no cudnie. No dawaj, podejdź, podejdź. No nieważne. Nie było tematu. Boże, 1000 ergo za niego, bardzo ładnie. Dobra, myślę, że skorzystamy z takiej zabawnej rzeczy, która nazywa się... Osiet. Świetnie, dobrze. Okej, tego psa można w ten sposób załatwić. Pomyliłem przyciski. 1000 w ogóle ergo jest za tego dużego. To jest spoko. Co do klauna, po prostu go olejemy i wrócimy go potem zarąbać. Wrażenie, że mi to robi więcej niż jemu. A, szlak. W ogóle tak sobie teraz pomyślałem, że mogłem tą rękę zmienić na jakąś inną. No teraz to już ciul. A, czemu ja cały czas mylę? Niestety niewiele mi to da. Przecież kurwa. Pojebany jestem.
jakim cudem widziałem te pułapki, starałem się, znaczy widziałem tą dalszą, nie widziałem tej przede mną. Kurwa, połowa ergo się poszła jebać, nie wierzę. Czy co, ja sobie chyba zmienię tą rękę. Wezmę sobie to. Nie, oczywiście już musiało wyjść przegrzanie od niego. Buchnie. Dobra. No, okej. Płomienie niech się skończą. Będą niepotrzebne. Kurde. I tak weszło. Chodź, psino. Dobra, idziemy dalej. Podoba mi się seria z CS-a dwójki. CS2, ja to będę tak nazywał, to jest Cities: Skylines 2, a nie Counter-Strike. Napisałem rozległy komentarz na ten temat po drugim odcinku, ale zapomniałem go opublikować, bo dopisałem do niego kolejne części, biorę oglądanie, odpaliłem drugi, zapomniałem o publikacji. O nie! Teraz musisz sobie przypomnieć, co pisałeś i napisać go jeszcze raz. Bo nie dostaniesz swojej ulicy w Cities: Skylines, dopóki nie dostanę od ciebie komentarza. A oczywiście, że musiałem tą beczkę też jebnąć. Zaraz tu nie wytrzymię! Co się kurwa dzieje? Potrzebuję rozwinąć chyba swoje życie, bo strasznie dużo kurwa biją. Mam kamerkę uciętą? Tak, bo ja mam... Czekaj. Bo ja mam filtr, kurwa. Czemu tutaj tego nie za... Bo ja mam filtr ustawiony na kamerze. Cities: Skylines, zapomniałem go wyłączyć. Teraz. Teraz. Oj, wróć do gry. Dziękuję. Czy my stąd wyjdziemy kiedyś? Czy już nie ma takiej opcji? Oczywiście, że musiał mi przegrzanie puścić. No, proszę. Księżyc Nowy Przymierza. Świetnie. Jeszcze odbicie lustrzane. Czy zależnie od tego, gdzie są ten. Po której stronie monitora jest kamera? Po której stronie ekranu jest moja kamera? Tak, odbicie lustrzane jest zrobione. Na przykład, jeżeli przestawię się na tą stronę, to mam w drugą stronę kamerę, to po to wszystko jest, żebym żebym zawsze patrzył w środek ekranu, tak jakby. Tak, bo nie wiem, nie mam bardziej irytującej rzeczy dla mnie na streamie, jeżeli na przykład ktoś gra w grę, powiedzmy, że gram sobie teraz w grę, widzicie ją, widzicie mnie na kamerze, a ja gram w ten sposób. To jest takie, kurwa, wystarczy odbić kamerę i wtedy jakby... Skupienie twojego wzroku przekłada się na środek ekranu. To ma większy sens niż, kurwa, patrzenie gdzieś tam, kurwa. Nie wiem, mnie to na przykład strasznie irytuje. Jak widzę, że ktoś tak zrobił, mam takie, kurwa, no idiota, no. Jest po prostu totalny poziom, mam wyjebane na wszystko, no. Nie umiem ustawić najprostszej rzeczy. Miałem nadzieję, że tego gnoja... rozbroję, ale widzę, że nie.
Ergo śmierci odzyskane, ale niewiele tego. Ale... O, rzeźwy, wafle ciężkie. Oni są tak ustawieni, żebym nie mógł ich sięgnąć. Okej. Okay. Przypuszczam, że mogłem zeskoczyć niżej, ale mniejsza z tym. Dobra. Tamtego olejmy na razie. Jedzie kula. Jak ja cię, Klaudie, nienawidzę. Kurde, to wybucha po prostu zanim do niego doleci, ale to jest irytujące. Tak, zostaw go. A, oczywiście, już nie mam nawet na ładunku. Kurwa, ile tego tu jest? Nie do wiary. Nie do wiary. A, no przecież nawet nie mogę od ciebie odejść. Ty głupi chuju. Dobra, ten ma miecz, na szczęście nie strzelbę. Ło, dobra, ale został po drugiej stronie. Więc tu mi w teorii nie zagraża. Po prostu se spadnie. Okej. Okay. Dobry wybór, mordeczko. Spadnięcie na dół. Czekajcie, to jest ta ścieżka, na której ja byłem. Aha. Czyli takie. Ale jeżeli zeskoczę tam do niego, to równać się będzie temu, że już nie wejdę po tym moście i będę musiał użyć Stargazera, żeby most się odnowił i gówno mi to da. Idziemy. Legion sobie weźmiemy. Teraz wygląda, że jakbyś patrzył na czat i jakbyś czytał i czytał. Tak, no, znaczy dawno już się nosiłem z takim zamiarem, żeby zmienić po prostu, bo cały czas patrzyłem w tamtą stronę, jak gram. Chciałem po prostu trochę zmienić, patrzeć na inny monitor, wiecie, taka gimnastyka dla szyi. Czy w ogóle pamiętam, że w pewnym momencie miałem jakieś dwie różne serie prowadziłem i specjalnie miałem jedną grę na jednym monitorze, drugą na drugim i zależnie od w to, co gram, to byłem inaczej przekrzywiony. Największe to znaczenie ma to, jak gram na tym, na klawiaturze i myszce. Na padzie to w sumie nie bardzo. Ten nie zauważył w ogóle. I dobrze. O ty. Masz dłuższą broń na pewno. Jezus Maria, a czemu twoja broń się nie gliczuje na tych jebanych ścianach, a ja nawet się sam gliczuję na ścianach? Kurde. O, było blisko, ale się udało, okej. Okay. O, tam jest ten drugi popielak, z popielak. Trzeba by tam zejść z tego, co... Aha, po prostu wystarczyło tak, tak, tak. Pytanie, czy tam jest jakieś skrótowe przejście, czy nie? Przypuszczalnie nie. Chodźmy na razie na górę. O, coś czuję, że i tak prędzej, czy później gdzieś tu polegniemy i trzeba będzie... I trzeba będzie się jakoś... Dokładnie taki miałem zamiar. Pięknie. Całkiem ładnie. Całkiem ładnie to wyszło. Okej, to jest ta wieża, o której mówiłem, że jest ładna. I proszę bardzo, co my tutaj mamy? Wagonik z marionetkami. A, to są jakieś beczki wybuchowe.
Zrobi kałabunga i mamy skrót do naszego Stargazera. Jak fajnie. Bardzo dobrze. Znaczy tak myślę. No tak, tak, to jest ta, to, tu jest Stargazer. Zaraz obok, a co jest tu? Bo tutaj w takim razie nie byłem. A, proszę bardzo. Psinka. Okej, fajnie, że tak sobie na głos mówisz i zdradziłeś nam zapewne, że alchemicy mu kazali wymordować ludzi w hotelu, żeby ten... żeby mógł do nich przejść czy coś. Quite odd that we should meet in a place like this. Oh, don't pretend surprise that I got here before you. After all, I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something since we're nearly peers. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow gathering shiny things. I have absconded with treasures from its lair. Faktycznie w tej grze można skakać, zapomniałem. Catch your interest? If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Nie wiem, ten ziomek jest dziwny. Nie dość, że ma łeb psa na sobie. W sensie to nie wygląda, jakby to była maska. To jeszcze widzę, spętany jest sznurem. Tak, tak, to możemy... o właśnie, możemy coś tu... Ergo odrodzonego czempiona, mroźna uczta. Tak fizyczny... Jezus Maria, jakie obciążenie! 31 kogoś pojebało. Amulet ręki Boga, tymczasowo zwiększa obrażenie fizyczne po udanym ataku. Wszystkie zdolności Legionu... Aha, ale to jest... No właśnie, to jest... Tego już nie kupię i tego już nie kupię. Tak, słabe, słabe te odrodzonego czempiona. To jest za tego ostatniego to chyba, co załatwiliśmy, nie? No nie wiem, tak jakoś tak średnie te rzeczy. Dobra, na razie gdzieś się tutaj wracam, krążę, nie wiem gdzie jestem, szczerze mówiąc. O, tutaj nie byłem. Ręce sek skoczył, dobra. Pułapkę kolejną widzę. No halo. Okej, ja nie wiem, czy ja poszedłem dalej, czy... Mam wrażenie, że nie ogarnąłem wszystkiego wokół wieży i ja chyba przeszedłem dalej niż chciałem. Tja... Ewidentnie. Ewidentnie tak. Tu jest czy to jest ta wieża, na której byłem przed chwilą? Nie. Tamta była gdzieś tam. Kurwa, ale się tu zgubiłem. Skomplikowane. Wiecie co, szczerze mówiąc, przydałaby się jakaśkolwiek mapa. Chociażby, wiecie, ludzie czasem w necie umieszczają jakieś mapy, ale kurde, nic nie mogłem znaleźć. Widziałem tylko mapy, ktoś wyrysował odnośnie pierwszych lokacji, tych, które były dostępne w demo. Ale odnośnie pełnej gry już nie widziałem, żeby ktoś wyrysowywał mapy. Cofnę się kawałek, bo o właśnie, tu jest ta wieża. Są dwie wieże. No tak, gdzieś tam na dole siedzi klaun. Ale... Okej, to cienie się tych gałęzi przesuwają. Myślałem, że te kupy żyją i tak się ruszają dziwnie. Weźmy sobie, w sumie, możemy iść do Stargazera. Odnowić sobie go. Najwolniejszy... to jest ten najwolniejszy miecz w grze? Chyba na razie podziękuję. Wróćmy na full minis. Aż te elektryczne bronie też mi się tak... Szkoda, że nie ma takiego miecza typowo elektrycznego. Ta pała jest okej, ale... Nic nadzwyczajnego. No właśnie, wracamy do tej wieży, bo... Tam już się rozszedłem strasznie daleko. A to nie... Oto kaman.
O nie, 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 nie. No i chuj. No i spadłem na dół. Ja cię pierdzie. A wiecie przez co? Przez lokowanie się na przeciwnikach. Bo tylko wyłącznie przez to lokowanie się na tym gościu przesunąłem się w jakiś kurwa dziwny sposób. Zamiast do tyłu. Ach, Boże. Dobra, no to musimy teraz to odzyskać. A chciałem najpierw iść do góry. Tam zobaczyć, co tam się dzieje. Idziemy do góry. Tak, ściągnijmy ich tutaj po prostu, bo to... Ej, no co jest? Czemu tego nie zebrał? Pójdziemy do góry, zobaczymy, co tam się dzieje. Wrócimy na dół i zbierzemy, co tam jest na... Tak, ja wiesz, tylko idziesz na przykład, bo niektórych czasem nie idzie trafić z tym bez tego lokowania. O, okej, jakiś taki potężniejszy ziomeczek. Czasem ich nie idzie trafić, więc lokujesz, a potem, kurwa, dzieją się takie dziwne rzeczy. Albo na przykład, jak chcesz taki atak wykonać, to musisz go wykonać z tym lokowaniem, bo inaczej to dupa. Okej. O! Nie wyszło. Jakim cudem? No, dobra. Ubity. Ścierniwo ognie i kolejny nowy nów przymierza. Niech to będzie jakaś fajna broń. Naładowany amulet. No nie jest to broń. Stale przywraca... Uuu, shit, what? Stale przywraca punkty zdrowia. Potrzebuję kolejnego miejsca na amulet. W takim układzie. Co my tu mamy? Technikę, maksymalne zdrowie, a ergo z wrogów. To wymieniłbym sobie na to, bo będę miał krótszy pasek zdrowia, ale to zdrowie będzie mi się cały czas regenerować, przecież to jest cudowne. Przecież to jest nawet nie jest lifestyle, to jest po prostu czysta regeneracja, bez żadnych zobowiązań. Cudownie. Wiecie, potrzebujesz życia? Spoko, stań w miejscu, nie rób nic. Życie się samo odzyska w końcu. Zazwyczaj to jest dobry build, jak masz takie, a tu se gram, o mam mało życia, to stanę w miejscu i pójdę sobie zrobić herbatę. Albo nie wiem, pogapię się w telefon. Dobra. Jak tego tam... Okej, już widzę, jak tego tam zrobić. A, nienawidzę ich. Wyglądają ładnie te wieże, ale niestety są strasznie upierdliwe. Teraz tu jest następny. Dobra, ubity. Klamna trzeba będzie też ubić, tak mi się zdaje. Dobra. Ten, że tak powiem, jest zabezpieczony. Możemy iść na dół do tego chłopa z łopatą. Czy on po prostu zrobił... Aha, on tu pali marionetki. Znaczy, nie wiem, czy on konkretnie, no ale palą się tu marionetki. To jakby taki, kurwa, komin sobie zrobili dosłownie tędy. Dobrze, że jesteśmy marionetką i nie musimy oddychać. Bo byłoby to nieprzyjemne.
chłopie, przecież się odsuwam, no. Nic nie widzę. Kurde. Uch. No co jest? Znowu łapię przegrzanie. Ich. Dobra, mamy to. Mam nadzieję, że było warte. Rzucane ogniwo! To naprawdę to jest wszystko, co mi dali. Co za zdzierstwo. Dobra, wracamy do góry. Ale nie będę na razie używał apteczki. Są spekulacje, że dodadzą w Diablo 4 klasę szamana. Szaman nie był w trójce już? Że po prostu brakuje tej klasy i ten, a nie wiem, jakoś tak mnie średnio interesuje Diablo. Ja mam zajebiste, naprawdę zajebiste wspomnienia z Diablo 2. Bardzo fajnie mi się cisnęło w tą grę, zwłaszcza, że na początku nie miałem Diablo, tylko chodziłem do swojego kolegi, który nie miał swojego komputera, ale jego brat miał komputer. W ogóle to było tak śmieszne, że oni mieli dwupoziomowe mieszkanie, ogromny salon z kuchnią, jadalnią, gdzieś tam sypialnia rodziców na niższym poziomie. To było mieszkanie w bloku, ale było dwupiętrowe. U góry były dwa pokoje. Jeden właśnie tego mojego kumpla, takiego przyjaciela najbliższego z tamtych lat, drugie było jego brata, a komputer znajdował się w takiej wnęce zaraz przy schodach pomiędzy pokojami, na korytarzu, zamiast w którymś z pokoi, no, ale mniejsza z tym. Nie wiem, może to była jakaś tam kontrola ze strony rodziców, nie jestem pewien. No, w każdym razie, tak jak jego starszy brat gdzieś wychodził się spotkać z kolegami, to w końcu mogliśmy siąść do kompa i pograć sobie w Need for Speed Underground 2 albo właśnie w Diablo 2. I no świetne to było, wiecie, to takie granie na zmianę jedną postacią, czy jakby, albo mieliśmy w pewnym momencie, on miał swoją postać, ja swoją, ale po prostu było tak, że jeden gra, drugi obserwuje. A, cudowne wspomnienia, ale jakoś tak, nie wiem, trójka mnie zniechęciła i potem mi się już nie chciało. Dobra, wracam do Stargazera, żeby się odnowić. Wiecie co, ja się cofnę do hotelu, wezmę sobie hotelowy, tak. Hotelowe. Weźmiemy sobie jeden poziom i no i lecimy dalej. Po kolei. Tylko właśnie, czy iść w życie? Czy ma sens iść w życie? Znaczy, że sobie teraz amulet wyjąłem. To miałby sens pójść w życie, ale z drugiej strony chciałbym pójść po prostu w atak. Tak, to Diablo 2 to też było pierwsze, w jakie grałem. Drugi dzień się opowiem, trójkę przeszedłem w sumie tylko fabułę, próbowałem szczelnie tyle, bo wyszła czwórka. No ja w ogóle, znaczy ja dwójki w ogóle właściwie nie skończyłem. Oczywiście grałem tylko offline, bo to takie czasy było, że internetu to nie każdy miał internet. Nie każdy miał komputer, a co dopiero internet. I w dwójkę grałem trochę właśnie z tym kumplem, graliśmy tam właśnie trochę jakimś druidem, trochę nekromantą. Finalnie potem jak sam grałem u siebie na kompie, to grałem paladynem. I doszedłem do czwartego aktu, doszedłem do Diablo, miałem go pokonać i nie mogłem. No i wtedy sobie gdzieś tam wyczytałem w internecie, że a najlepsze na paladyna w starciu z Diablo byłoby mieć bardzo wykokszoną aurę cierni. Bo aura cierni to było coś takiego, że jeżeli przeciwnik ci zadaje obrażenia, to te obrażenia są zwracane przeciwko niemu. Więc trzeba było iść paladyna pod takiego, wiecie, tanka, dużo życia, mocna obrona, no i Diablo bijąc ciebie, bił samego siebie i w ten sposób go się po prostu wykańczało. A ja całą grę szedłem w coś się nazywało aurą ognia, która po prostu napierdalała ogniem dookoła, ale ogień niewiele robił Diablu. To był mój główny problem, więc utknąłem na czwartym etapie i próbowałem po prostu farmić tam, żeby wbić poziomy, wbić większy poziom i wbić po prostu tą aurę cierni, ale to już nie wiem, czy tam dało się jakoś resetować punkty, chyba nie jestem pewien.
Także nawet nie ukończyłem Diablo 2, nigdy nie grałem w piąty akt, a w trójkę grałem bardzo krótko, chyba z godziny max i jakoś tak, nie wiem. Czwórka jakoś też mnie nie zachęca do grania. Jest tyle fajnych innych gier, chociażby Lies of P, które można grać. Zobaczmy sobie, ile potrzebujemy. 14 koła na kolejny poziom, czy was powaliło? Dobra, tylko nie wiem, czy iść... czy iść w witalność faktycznie, czy sobie iść w tą technikę? Może wydajmy ten jeden punkt w witalność, a potem polecimy znowu mocno w technikę. I wracam. A czy ja też nie do końca w ogóle czaję granie w tego. Granie w Diablo na zasadzie przechodzisz grę na normalu, potem ją przechodzisz na hardzie, potem na ultra hardzie, potem na nightmare, potem na ja pierdolę, dajcie mi spokój, a potem robisz jeszcze jakieś kurwa szczeliny. Przechodzisz tą samą grę w kółko i w kółko, tylko na wyższych poziomach. To jest totalny brak zabawy dla mnie. W sensie, dla mnie zabawa się kończy autentycznie, jak przejdę fabułę i tyle. W pełnoprawnych solsach levely są po kilkaset tysięcy. Tak. No, japońskie gry i te przekokszone, kurwa, wartości, nie? Typu, zaczynasz jakiegokolwiek dowolnego Final Fantasy, idziesz do podstawowego, nie wiem, ślimaka, kurwa, który leży na drodze i właściwie nie zadaje obrażeń. Jeb, 1000 damage'a mu zadajesz. Po co? No bo duże liczby fajnie wyglądają, a potem atakujesz jakiegoś bossa i tych zer jest tak dużo, że ty nie jesteś w stanie jakby przeczytać. Jakby już nie masz pojęcia, jaka to jest skala tej liczby, bo nie potrafisz nawet przeczytać tej liczby. Więc to jest tak... I potem, że po kilkaset tysięcy, no bo to się tak, no... Progresuje bardzo. 14600 następny level. Dobra, wracamy. Inny Stargazer, tak. Aha, i mam tą rękawiczkę. Rozumiem, że to chodzi o znalezienie tego, znaczy zrobienie tej misji, tak? A nie, ja tą rękawiczkę miałem temu psiakowi dać. To było od tej, od Eugenii, czy jakiej tam? Eugene, Eugenia. Zapomniałem, że miałem mu to przekazać. Nie wiem, czy próbować napierdalać się z tym Cloudem? No, można by spróbować w sumie. Rękawice i Jean. A gift for a rescuer. From a technician girl. I don't remember. I've saved so many of the common people. Właśnie nie wiem, czy kiedy ją... Anyway, thank her, I suppose. Dobra. Oh dear. These gloves are a mess. They don't even fit. Is this a practical joke? Nie mam pojęcia. My God, I never did like that girl. She's just like him. Oh, never mind. I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of my sight. Nie, ja ci tylko nie wiem, czy tylko je przekazać, kurwiszonie głupi. Ja ci ich nie wybierałem. Dobra, zastanawiam się, jak do tego klauna dojść. To musiałbym wrócić przez wieżę, ta... Jego maska przypomina mi mojego psa. No właśnie, kurwa, ta jego maska wygląda jak dosłownie głowa psa wypatroszona i se założył. To dokładnie jak ten taki ziomeczek w Demon Slayerze, co głowę dzika nosi na swojej głowie. I w sensie to jest dosłownie, to nie jest maska, to jest dosłownie głowa dzika, jeżeli dobrze rozkminiam. Ja nie wiem, czy ja chcę tego klauna iść teraz napierdalać. Za dużo z tym muszę się namęczyć, żeby... No, świetnie to. Chyba oleję tego. Dobra, na razie olewamy klauna. I... Lecimy ten. Inouskę, owa, Inouskę. Łopaciarze, widzę, się odnawiają, cholipka.
Demon Slayer to anime, które mnie zniechęciło do oglądania nowego anime. Po trzech odcinkach nie obejrzałem żadnego nowego. What? To ciekawe. Znaczy, no nie wiem, mnie się tam podobało. Próbowałem anię przekonać, ale tak... Nie no, fajne, ale jakoś tak bez polotu, nie? No i to jest problem u nas. Jak coś oglądamy, to musimy razem oglądać i nam musi podpaść. Znaczy, to jest tak. Jeżeli ja chcę, żebyśmy obejrzeli coś, co ja chcę, czyli na przykład jakieś anime, to musi ani podpasować. Jeżeli Ania wybierze sobie serial koreański, to mi musi pasować. No i chuj. Aczkolwiek, nie powiem, porzuciliśmy dwa bardzo szybko. Znaczy, jeden porzuciliśmy po jakichś trzech odcinkach z koreańską dramę, a jedną porzuciliśmy dosłownie po, nie wiem, pięciu minutach. Mieliśmy takie, nie. Ty gnoju, przecież blok miałem włożony. Co za paściarze? Zapomniałem... A, no niech mnie szlak, no! Co się odjebuje? Czemu nie mogę ich trafić niczym? Nareszcie, Jezus Maria. Paru banalnych przeciwników. Jakoś totalnie nie weszła sekwencja. Nie no, my obejrzeliśmy, ale nie wiem jak dużo. No kilkanaście. Ale jakoś tak. Ale tak, wiecie. Zależy co komu podpadnie. Na przykład ja jak Ani pokazałem... Boże, jak to się nazywa? Chainsaw Mana. To Ania po pierwszym odcinku była zachwycona i obejrzeliśmy całe bardzo szybko. Tam jest tylko 12 odcinków na razie pierwszego sezonu. Natomiast na przykład taki Tivol z Martyną próbowali oglądać właśnie Chainsaw Mana i takie przy jakimś tam siódmym odcinku czy którymś, jak zobaczyliśmy scenę żgania komuś do mordy, to zrezygnowaliśmy, stwierdziliśmy, że to strasznie kurwa głupie i w ogóle nic ciekawego w tym anime nie ma, nie rozumiemy tego, dlaczego jest takie popularne, bla bla bla, i w ogóle nie ma tam żadnej linii fabularnej. Ja mówię, mordo, bo w następnym odcinku zaczyna się po prostu jakby pierwszy arc tej. No wiadomo, że każde anime musi się zacząć jakoś tak trochę... Ożysz, ty! Jebaną armatę, kurwa, mają. Chuj, w środku były roboty! Tego się nie spodziewałem. Przynajmniej sobie z nich pozyskam ten. No dobra, to niech nam... Rozwalają kolejne te. Aha, tu już mi czołgają się jakieś gnojki. Tego nie mogę otworzyć sam. Ale on może. Głowę masz w drugą stronę. Nie wiem jakim cudem, ale uniknąłem tego. Jakoś tak średnio im idzie. Jakby te nie mają zbyt dużego pola rażenia, widzę te ich mniejsze bombki. Nie byłem pewien, czy tutaj doleci, czy nie. Tam widzę jakieś obozowisko. Okej, czy jak... Aha, tutaj sobie wrócę. No to chodźmy na razie na dół. O, żeż chuj. Ten jest duży! Jebańcu głupi, przerwałeś mój zajebisty atak. Już mi wykańczasz życie.
nie do wiary.